Witam. Dzisiaj chciałem Wam nagrać kolejny filmik do przygotowania do kolejnej pompy. Będzie to pompa tłocząca bez prądu, która pod górę nam przepompuje, przetłoczy ciecz, no, zazwyczaj wodę. Nie będzie to oszałamiająca, że tak powiem, prędkość przepływu tej pompy, ale dajmy na to około litra, półtora litra na minutę. Pompa zostanie zrobiona z tych materiałów. Najpierw dwa zabory zwrotne, trójnik scala na pół cala, trójnik cal na cal, kolanko calowe, 6 nypli, zawór półcalowy, no i mówka półcalowa. No, oczywiście będzie nam jeszcze do tego potrzebny teflon. Zaraz to poskręcam. Oczywiście teraz tego testu nie zrobię, gdyż mamy temperatury ujemne na dworze. No i pogoda nam na to nie pozwala. No i oczywiście jeszcze kawałek butelki. Może być to butelka, może być to rurka, którą zamontujemy. Zrobię Wam szybkie nagranie, jak to zmontuję, a na następnym filmiku będzie pokaz, czy ona działa, czy nie działa. To na tyle, na tą wrzutkę. Dzisiaj już mamy teflon nawinięty. Zacznijmy od tego trójnika. Nypel. Nakręcamy. Z drugiej strony. Weźmy ten. Kolejny nypel. Kręćmy. Kolejny. Kolanko celowe. Trzeba się wspomóc kluczem, jak mi oczywiście znajdzie. No i tutaj trzeba ustawić mniej więcej w tej samej płaszczyźnie. Kolejny nypel. Może być kolanko nyplowe. Kolejny nypel. No i mamy tutaj te zawory. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, w którą stronę jest przepływ tego zaworu. Tutaj mam zawór celowy, oczywiście.
I mianowicie tak, na kolanko, tam gdzie jest kolanko, przepływ musi iść w dół. W tą stronę. Kolejny trójnik, odwrotnie jak w tym, przepływ musi iść w górę, trzymając w ten sposób tą stronę, całą pompę. Na co trzeba zwrócić uwagę? Żeby były te płaszczyzny razem, między siebie. Dobra. Tutaj nakręcamy kolejny nepel. I trójnik calowy na pół cala. Dajmy na to, że będzie to w tą stronę na pół cala nakręcamy zawór półcalowy. No i nypel półcalowy na ten zawór. I na ten idzie butelka też. Tutaj musimy zastosować, ja jeszcze go nie mam, zawór calowy. To na tyle.